zobaczcie, czym dzisiaj się będzie różnić. A dla tych, którzy nie mieli okazji i przyjemności wczoraj być na turnieju, ja w miarę turnieju sukcesywnie będę zasady wyjaśniał. I ruszyli do pierwszej walki. Czy są gdzieś nasi grajkowie, żeby mogli przygrać nam tutaj skocznie, czyli włączyć nam jakąś miłą muzykę, może nawet bardziej skoczną i zadziorną niż miłą. Ruszyli. Posłuchajcie, już sam dźwięk powoduje, że czuje się moc tych uderzeń, ale może troszeczkę ciszej, tak żeby ona nam w tle gdzieś tam szła. Oj, super, tak jest. A w szrankach Piotr Kriger i Marcin Łopusiewicz w walce, pierwszej walce turniejowej na miecze długie. Zwróćcie uwagę, że tutaj miecz służy do oczywiście zadawania cięć, trafień, ale również do obrony. Praktycznie jest jedynym elementem obrony poza unikiem, poza uchyleniem się, odskokiem. Tylko w ten sposób można zasłaniać się przed trafieniami swojego przeciwnika i tutaj jeden za jeden. Oczywiście te trafienia muszą być mocne, mocno osadzone. O właśnie, widzę, że te były wystarczająco mocne i sędziowie też tego znają. Tak, tradycyjne wygięcie sztychu u Piotra Krigera. Już wyprostował, ale to znaczy, że Piotr czasami jednak głazuje. To gdzieś tam ten miecz wygina, chociaż uderzenia Piotra są tak mocne, że miecz wygina po prostu ręce. Stop, koniec walki, stop. I wielkie brawa, pierwsza walka, taka rozbiegowa, rozruchowa. Podchodzą szybko sędziowie. Wiem, dlaczego szybko podeszli. Tutaj nie mieli problemu z werdyktem. 8-5 w pierwszej walce zwycięża Piotr Krieger. A w szranki wchodzą. Bardzo...